Ja też chciałbym podziękować bardzo za zaproszenie panu, panu prezesowi i całej, całemu zespołowi. Moja opinia powstała i Państwo, ekspertyza powstała i Państwo mieli okazję prawdopodobnie ją przeczytać, a moim zadaniem jest krótka opowieść o jej treści, taka, która miałaby przybliżyć pewne informacje i pozwolić nam potem. Prawdopodobnie na odniesienie się do nich w trakcie dyskusji. Temat, który, który opracowałem, powiem szczerze, nie podejrzewałem, że będzie tak interesujący z jednej strony, a z drugiej strony nie podejrzewałem, że zupełnie inaczej rozłożą się akcenty dotyczące aktywności poszczególnych gremiów, właśnie dotyczących zwiększenia udziału obywateli w ogóle w funkcjonowaniu państwa. Podzieliłem tę ekspertyzę na takie trzy części. Pierwsza dotyczy aktywności polityków, druga aktywności naukowców, trzecia grup społecznych, czy, czy można powiedzieć organizacji społecznych, aktywistów. W październiku tego roku, czyli już niedługo, będziemy obchodzili 18 urodziny naszej Konstytucji, a właściwie dokładnie 18 lat od jej wejścia w życie. To jest i dużo, i niedużo. 18 lat, czyli prawie 20, to według historyków pokolenie, chociaż dzisiaj ze względu na późniejszy wiek, w którym Ludzie mają dzieci, ten wiek trochę się przesunął, ale myślę, że 20 lat to już jest taki moment, w którym możemy mówić o dojrzałości Konstytucji i nic dziwnego, że pojawiły się i pojawiają się coraz częściej dyskusje na temat jej zmian. zmiany. Zmiany częściowej, jak mówimy my prawnicy, albo zmiany, zmiany całkowitej, czyli zamiany jej na nową. Zresztą zmiana całkowita może również odbyć się poprzez dokonanie kilku istotnych zmian w treści, bez zmiany samego aktu, to też jest możliwe. Nie wiem, może to podpowiedź dla, dla Islandczyków. Nie trzeba koniecznie uchwalać całej nowej konstytucji, żeby de facto ją zupełnie zmienić. Ale wracając do naszego podwórka. Pierwsza zmiana konstytucji miała miejsce, a właściwie próba zmiany konstytucji miała miejsce już w listopadzie roku 1997, czyli tak naprawdę miesiąc po wejściu w życie. Ona nie doszła wówczas do skutku, a dotyczyła ograniczenia immunitetu poselskiego. I ten postulat, jak doskonale wiemy, pojawia się do dzisiaj nieskutecznie. Wciąż próbuje się ten immunitet w pewien sposób ograniczyć. Ostatnio próbowano i troszkę się to udało, ale wciąż funkcjonuje. Ja nie będę wchodził akurat w tę kwestię. Chciałbym tylko pokazać, że próby podejmowano w zasadzie od samego początku wejścia w życie naszej konstytucji. Pierwszy impuls, impuls, poważniejszy impuls pojawił się dopiero w latach 2004-2005, czyli jak łatwo obliczyć 7-8 lat po wejściu w życie Konstytucji, czyli pod koniec pierwszej dekady. Co było powodem? Komentatorzy, badacze uważają, że powodem był koniec drugiej kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego, który był... W pewien sposób utożsamiany z tą konstytucją, był bardzo zaangażowany w jej tworzenie, był przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, był oczywiście prezydentem partii, może źle powiedziałem, prezydentem związanym z partią, która wówczas była u władzy i która miała istotny wpływ na treść obecnie obowiązującej konstytucji. Jego druga kadencja, czy właściwie koniec tej kadencji, był dla opozycyjnych względem SDRP czy SLD partii politycznych, takim momentem symbolicznym, momentem zmiany warty, który chciano podkreślić przez nowe konstytucje. Powstały aż cztery takie projekty. Co ciekawe, pierwszy z nich, który promował tak zwaną czwartą Rzeczpospolitą, to nie był projekt PiSu, ale Ligi Polskich Rodzin i to Liga Polskich Rodzin promowała porządkowo wręcz Pojęcie czwartej, czyli nowej republiki, nowej rzeczypospolitej. Tak jest często, że nowa konstytucja oznacza kolejny numer republik, to jest francuski zwyczaj, próbowano go wprowadzić również w Polsce. Projekt, projekty, o których mówię, to projekty właśnie Ligi Polskich Rodzin, projekt Prawa i Sprawiedliwości, projekt Samobrony Rzeczypospolitej i. Wreszcie projekt Platformy Obywatelskiej. Ten ostatni nie był oficjalnym projektem Platformy, tylko powstał w kręgach zbliżonych do Platformy i w zasadzie do historii przeszedł jako pierwszy projekt Platformy. Większość z tych projektów, w zasadzie poza projektem PiSu, to w zasadzie projekty szerokich nowelizacji. To nie były projekty nowych konstytucji, one opierały się na obowiązującej wówczas i do dzisiaj konstytucji proponowały pewne zmiany. Nie chcę ich omawiać, chciałbym tylko odwołać się wyłącznie do, do spraw, które nas tutaj zebrały, czyli do propozycji zwiększenia udziału obywateli albo też zmiany udziału obywateli w funkcjonowaniu państwa. Jeżeli chodzi o liczbę polskich rodzin, Pojawia się takie stwierdzenie, że zbywanie dobra narodowego, które ma istotne znaczenie dla lokalnych społeczności, powinno być uzależnione od zgody tej społeczności. Bardzo ogólne sformułowanie, które niewiele oznaczało. Tryb wyrażenia zgody miała określić ustawa, to znaczy, że tak naprawdę nie było to powiedziane w konstytucji. Na tym należy te rozważania przestać, zaprzestać. Po drugie, chciano usunąć wymóg proporcjonalności wyborów, czyli wprowadzić coś w rodzaju dzisiaj szeroko komentowanych jouwów. Połowa parlamentarzystów miała pochodzić z wyborów powszechnych, resztę miały obsadzać wspólnoty samorządowe, sejmiki, gminy itd., a także Polacy zamieszkali za granicą i Wyższe uczelnie. Można więc stwierdzić, że ten udział obywateli w innym, w innym trochę niż znamy modelu miał się pojawić, czyli taki bardziej bezpośredni sposób wyłaniania przedstawicieli, w bardziej, czy bardziej odpartyjniony czy mniej partyjny sposób. Ciekawa propozycja, oczywiście, z której nic nie wyszło. Nie przyznano obywatelom prawa inicjatywy ustrojodawczej. To jest bardzo ważna sprawa, której wówczas politycy nie chcieli, nadal nie chcą, nie chcieli promować nie rozbudowano również instytucji referendum, czyli te zmiany dotyczące obywateli miały minimalny i tylko pośredni charakter. Jeżeli chodzi o samoobronę, ciekawostką może być fakt, że samoobrona proponowała, aby udział w referendum ogólnokrajowym był obowiązkowy. W ten sposób chciano zwalczać wymóg wymaganej frekwencji, wymóg odpowiedniej frekwencji dla wiążącego charakteru w wyniku w wyniku referendum i to wszystko jeżeli chodzi o prawo i sprawiedliwość to tutaj mamy bardzo podobne rozwiązania do tych o których mówiliśmy zniesiono w ogóle wymóg uzyskania zniesiono w ogóle wymóg również w tym projekcie czy proponowano znieść w ogóle wymóg proporcjonalnych wyborów jeżeli chodzi o natomiast o zagadnienia związane z udziałem obywateli, to w zasadzie ten projekt ich nie obejmuje. To znaczy ten projekt nie dotyczył w ogóle tych, tych kwestii. I wreszcie czwarty projekt, projekt Platformy Obywatelskiej w pewien sposób wpływa na pozycję obywateli, ponieważ do organów uprawnionych do zarządzania. Do zarządzenia referendum dodaje prezes Rady Ministrów, który miał na swoją decyzję uzyskać zgodę Senatu, a prezydent już takiej zgody miał nie, nie musiał uzyskać, czyli ogłoszenie referendum przez prezydenta miało być łatwiejsze. Ale to absolutnie wszystko. Czyli nadal nie ułatwiono bezpośredniego udziału obywateli w inicjowaniu tego typu instytucji. Tu można postawić, postawić kropkę. Więc podsumowując, można stwierdzić, że w pierwszej dekadzie, w ciągu pierwszych 10 lat obowiązywania konstytucji. Temat zwiększenia udziału obywateli w funkcjonowaniu państwa w ogóle nie interesował polityków, nie był on istotny, zupełnie inne tematy polityków interesowały w tym czasie. Ja sobie je wypisałem, zresztą odsyłam Państwa do jednego z przepisów, tam można zajrzeć, to jest przepis szósty, bo myślę, że się nie, zmieniły, nie zmieniła numeracja przepisów i tam możemy sobie zobaczyć, że były to najróżniejsze kwestie, ale nie dotyczące konkretnie tej sprawy, o której tutaj, tutaj rozmawiamy. Co się wydarzyło dalej? Dalej mamy, proszę Państwa, rok 2007, można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, obchody dziesięciolecia obowiązywania Konstytucji. Rok 2007 to jest taki moment, można powiedzieć, graniczny. Obchody sprzyjają podsumowaniom, sprzyjają pierwszej krytyce, która się pojawiła również w opracowaniach naukowych. Krytyka na razie delikatna i po raz pierwszy stwierdzono, że już wolno, a nawet wypadałoby, mówić o Konstytucji również krytycznie. I to sprzyjało z jednej strony takiej właśnie dyskusji, z drugiej strony, jak bardzo często w przypadku poważnych zmian prawnych pojawiła się pojawił się problem związane ze stosowaniem konstytucji, nie związane bezpośrednio z obywatelami, ale mający wpływ na zupełną zmianę postrzegania konstytucji. Oczywiście mówię o sporze w łonie władzy wykonawczej, sporze między prezydentem a premierem, który powolutko dojrzewał, który nie miał szansy zaistnieć wcześniej, ponieważ jak wiadomo przez wiele lat zarówno prezydent, jak i większość parlamentarna związana była z tą samą partią, w związku z tym te konflikty nie mogły się. Pojawić w takim zakresie, jak pojawiły się w latach 2008-9. Wszyscy o tym pamiętamy, więc nie muszę tutaj o tym myślę szczegółowo opowiadać. Pojawiły się w związku z tym projekty, które to ciekawe nie wyszły z grona osób, które moglibyśmy nazwać ściśle politykami. Pierwszy projekt to projekt trzech prezesów byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, Marka Safiana, Andrzeja Cola i Jerzego Stępnia którzy chcieli zaproponować tylko i wyłącznie zmianę zmierzającą do osłabienia prezydenta, wzmocnienia premiera i w ten sposób zażegnania potencjalnych sporów w przyszłości. I to był początek, ten projekt był szeroko komentowany, a ponieważ filmowały go trzy znane osoby, osoby, które no i występowały z ramienia partii politycznych, ale jako właśnie byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, media zwróciły na ten projekt uwag. On zresztą stał się później podstawą do projektu Platformy Obywatelskiej, ale o tym może za chwilę. Drugie bardzo ciekawe, bardzo ciekawą propozycję, a właściwie aż trzy propozycje zgłosił ówczesny rzecznik praw obywatelskich, nieżyjący już, jak wiemy, zginął w katastrofie smoleńskiej, Janusz Kochanowski, który przygotował też szeroko komentowany, również krytykowany, bo to, była, to było zaskoczenie dla bardzo wielu kręgów, dlaczego rzecznik praw obywatelskich zgłasza projekty zmiany konstytucji, nie należy to do jego obowiązków, uprawnień, czy kompetencji. Natomiast akurat rzecznik Kochanowski znany był z tego, że prowadził też szeroką działalność publiczną i te projekty były jego zdaniem ważnym. Ponieważ sprzyjającym dyskusji obywatelskiej takim pomysłem, właśnie na zainteresowanie obywateli problemem konstytucji i przyszłości ustroju. Tutaj taka mała dygresja. W roku 1997, kiedy konstytucja wchodziła w życie, już była ona obarczona pewnym, no nie chcę powiedzieć piętnym, ale na pewno pewną metką kontrowersyjności. Jak wiadomo, w referendum zatwierdzającym konstytucję frekwencja nie była powalająca, a wśród uczestników. Czy uczestnicy podzielili się mniej więcej na dwie, na dwie połowy na połowy i poparcie dla konstytucji było niewiele większe niż, niż liczba głosów przeciwko konstytucji, więc od samego początku konstytucja była przez obywateli oceniana, można powiedzieć krytycznie, i dlatego późniejsze nawiązania z biegiem czasu coraz większe nawiązywały również do tego, że ona od samego początku była no, szeroko dyskutowana przez obywateli i nie do końca popierana. To ułatwiło przekonywanie później do prób jej. Zmiany, ale oczywiście tylko na razie na poziomie debaty publicznej. Co zaproponował Jerzy Kochanowski w swoich projektach? Przede wszystkim, co może być interesujące, w ogóle nie przewidywał referendum ogólnokrajowego. W ogóle uznał. I tutaj czytując jego uzasadnienie, dotychczasowa praktyka i bierność obywateli w bezpośrednim sprawowaniu władzy uzasadnia zniesienie tej instytucji jako niepotrzebnej. I to we wszystkich trzech projektach. Może wytłumaczmy skąd trzy. Pierwszy miał to być projekt nieznacznie modyfikujący funkcjonujący system rządów. Drugi zmierzający wyraźnie w kierunku rządów kanclerskich. Trzeci w kierunku rządów prezydenckich. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że ówczesny rzecznik proponował Pozostawienie tego systemu rządów, który mieliśmy, z pewnymi drobnymi modyfikacjami, pójście w kierunku wzmocnienia rządu, wzmocnienia rządu, osłabiając prezydenta, czyli kanclerski, bądź wzmocnienia prezydenta, osłabiając rząd, czyli pomysł na podobieństwo do systemu prezydenckiego, więc zauważamy również w tych propozycjach wyraźny wpływ ówczesnej dyskusji, burzliwej dyskusji na temat przyszłości władzy wykonawczej w Polsce, czyli widzimy, że. Te dyskusje prowadzone były pod wpływem ówczesnych wydarzeń politycznych. One się nie wzięły znikąd. One były efektem szerszej dyskusji w Polsce dotyczącej, co dalej z władzą wykonawczą co zrobić z tym konfliktem, który faktycznie był dla ogromnej części opinii publicznej po prostu gorszący. Jakie jeszcze propozycje przedstawiał w swoim projekcie Jerzy Kochanowski? Z tych, które nas interesują, można wymienić przede wszystkim zmniejszenie liczby głosów wymaganych dla zgłoszenia, zwiększenie, bardzo, zwiększenie liczby głosów wymaganych do zgłoszenia kandydatury prezydenta. Wielokrotnie mówiono o tym, że te 100 tysięcy to za mało, że kandydat zbiera 100 tysięcy podpisów, a potem nie jest w stanie uzyskać. Zyskać tylu głosów w wyborach. Więc nie ma to sensu. Proponowano 200, nawet 300 tysięcy jako wymóg, co można uznać również za pewne, na, w pewnym sensie osłabienie głosu obywateli, bo więcej obywateli musiało po takim, musiałoby po takim wnioskiem się, się podpisać. Co jeszcze interesujące to to, że w jednym z modeli w wersji kanclerskiej prezydenta miał już wybierać Sejm. W pozostałych nadal obywatele, ale pamiętamy o tym, że również taka propozycja się wówczas pojawiała, żeby odebrać w cudzysłowie obywatelom tę możliwość. To zresztą był bardzo sprytnie wykorzystywany politycznie argument. Pytano, czy chcesz jedni pytanie, czy chcesz zażegnać spór i spowodować, żeby prezydenta wybierał Sejm, a drudzy, czy chcesz, aby ci odebrano prawo wyboru prezydenta. Okazywało się często, że osoby, które były przeciwko odebraniu im praw nigdy nie głosowały na prezydenta, ale jak słyszały, że coś mają im odebrać, to mówiły nie, nie, to lepiej nie. Może sobie kiedyś pójdę i zagłosuję, to ja bym wolał to prawo utrzymać. Więc ten pomysł również ostatecznie no, spalił na panewce, używając starego określenia. Jeżeli chodzi o rozwiązania wzmacniające pozycję obywateli, to możemy wskazać przede wszystkim wprowadzenie wymogu zatwierdzania zmian dokonywanych w Konstytucji przez Sejm i Senat kolejnej kadencji, czyli typowe nordyckie rozwiązanie, obecne w Islandii, ale również obecne w innych krajach tej części świata, czy w Estonii, czy, czy również w krajach skandynawskich. I, no, można powiedzieć, że w jaki sposób to wzmacnia obywateli? A no w taki sposób, że jeżeli dana większość polityczna w parlamencie proponuje zmianę Konstytucji, a potem odbywają się wybory, to obywatele głosują część, po części również za tą zmianą. Jeżeli są za nią, to dadzą głos czy też swój, swoje poparcie tej samej większości partyjnej. Jeżeli są przeciwko, zagłosują na pewno na tych, którzy w kampanii wyborczej opowiadały się, opowiadali się przeciwko zmianie. Tak się tłumaczy też tego typu instytucje. Oprócz wzmocnienia konstytucji, ona ma również na celu udział, pośredni udział obywateli w decydowaniu na temat przyszłości czy też na temat własnej. Konstytucji. Brak wyraźnych wyłączeń przedmiotowych w Konstytucji, bo dokładnie przeczytałem wszystkie te trzy projekty, wskazywałby na to, że Rzecznik Praw Obywatelskich świadomie chciał w ten sposób przemycić możliwość składania przez obywateli projektu zmiany Konstytucji. Pamiętamy, że dzisiaj takiej możliwości nie ma w obowiązującej konstytucji. Nie mamy takiej możliwości. W związku z tym stwierdzenie, że obywatele mogą złożyć projekt ustawy na każdy temat, oznacza, że również dotyczący zmiany konstytucji i to jest rzeczywiście nowum. Uważa się, że jest to pierwsza propozycja w historii tej konstytucji zgłoszona właśnie na ten temat. Czyli rzecznik praw obywatelskich był pomysłodawcą tego typu zmiany. Mo można powiedzieć, że jest to faktycznie znacząca. Znacząca nowość. I teraz tyle, jeżeli chodzi o te, o te dwie zmiany. Następna istotna zmiana pojawiła się dopiero w roku 2010 i to był projekt Pisu kolejny, ale zanim o tym jeszcze tutaj w tej mojej ekspertyzie jest parę, parę zdań i chciałbym też znaczy chciałbym proponuję, żeby państwo na to też zwrócili uwagę dotyczący bardzo ważnej sprawy jaką jest geneza, czyli odpowiedź na pytanie dlaczego demokracja bezpośrednia w Polsce i w ogóle udział obywateli w bezpośrednim sprawowaniu władzy tak źle jest odbierany przez polityków i dlaczego nie był on przedmiotem w ogóle ich troski czy ich postulatów. No po, po pierwsze, mamy fatalne doświadczenia. Yy, historia demokracji bezpośredniej w Polsce rozpoczyna się, no właśnie, trudno powiedzieć, kiedy tak na sprawę. Pierwszym referendum, które można uznać za referendum, a nie fikcję, to rok 96. To słynne referendum o narodowych funduszach inwestycyjnych. Mało kto wiedział o co chodzi. W związku z tym frekwencja była powalająco niska, ale tłumaczono właśnie to tym, że nawet sami chyba inicjatorzy nie mieli do końca świadomości i właściwie do dzisiaj nikt do końca nie wie, na czym ten system, znaczy może nie nikt, ale mało kto wie, na czym ten system tych tak zwanych NFI miał polegać i na czym miał polegać ten system powszechnej prywatyzacji. Więc za, niskie, za niska frekwencja, aby, aby doszło do skutku. Rok 1946, no nie wspominam o nim. Przez Przyzwoitość, bo wiadomo, że to nie była żadne referendum, czy tylko konkurs, tak, w którym ktoś inny ustalał odpowiedzi. Myśmy nie zgadli. W związku z tym Sowieci postanowili za nas skorygować odpowiedzi. Świadomość, co, co bardzo ciekawe, tego faktu wyszła na światło dzienne dopiero w roku 1990. Dopiero w roku 1990 ujawniono protokoły, właściwie szczątki protokołów z komisji referendalnych z rad z roku 1946. Powodując dużą sensację w Polsce. Wtedy, co prawda, ujawniano bardzo wiele, to był początek Wolnej Polski, ale jednak to zrobiło na ludziach ogromne wrażenie i pozostawiło bardzo, złe, dość, bardzo złą opinię o referendach jako o mechanizmie wykorzystywanym cynicznie, po to, aby politycy podejmowali decyzje często nieuczciwie, często fałszując wyniki. W, w badaniach opinii społecznej jeszcze w roku 1995 wyraźnie Polacy mówili, że są za referendami. Ale nie wierzą w ich skuteczność. Czyli ten wpływ informacji o, o fałszerstwach z roku 1946 prawdopodobnie, jak mówią badacze, jeszcze miał wpływ na świadomość publiczną, co jest dosyć istotne, bo zniechęcił już na samym starcie Polaków do, do, samego, do, do, samej do samej instytucji referendum. W trakcie debaty w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego również wyraźnie opowiadano się przeciwko referendum. Uważano, że jeszcze jest za wcześnie, że jeszcze Polacy jak to się później mówiło, niedojrzej do demokracji, co jest dosyć zabawnym sformułowaniem, a właściwie dosyć przerażającym, że, że naród nie dorósł do do, do, do ustroju, który polega na władzy narodu, ale tak rzeczywiście było. Mówiono, że najpierw demokracja pośrednia, to wyraźnie zresztą widać w treści Konstytucji, artykuł, który o tym mówi, mówi, że naród prowadzi swoją władzę przez przedstawicieli lub bezpośrednio, co zawsze tłumaczy się w ten sposób, że ta bezpośrednia demokracja jest wyjątkiem od zasady, dopiero wtedy używanym, kiedy pośrednio nie da się sprawy załatwić, albo są rzeczywiście bardzo szczególne sprawy, więc kształt polskiej demokracji bezpośredniej też nosi pewne piętno braku wiary w myślę w dojrzałość obywatelską Polaków u zarania Trzeciej Rzeczypospolitej, czyli w roku 89, 90. No, trzeba powiedzieć, że jest w tym sporo racji z jednej strony, a z drugiej strony rzecz jasna, było to, jakby nie było 18, a nawet i więcej, prawie 30 już teraz, lat temu. Mam tutaj też również w tej ekspertyzie. Czy Podaję cytaty ze znanych osób, ale ma Mazowieckiego, Jesława Kaczyńskiego, więc nie będę tutaj ich wszystkich cytował. Zachęcam Państwa do lektury, żeby w ogóle było po co ją brać do ręki. W roku 2010 kolejny projekt Pisu, dłuższy, nie został wniesiony do Sejmu i to jest kolejna ciekawostka. Pojawiają się coraz częściej projekty, które nie mają być projektami zmiany Konstytucji, ale mają być elementem programu politycznego. Partia formułuje treść Konstytucji nowej, i wcale nie ma zamiaru wprowadzać jej do parlamentu. Na przykład dlatego, że wie, że nie ma szans na jej przegłosowanie, ale wisi ona na przykład na stronie internetowej albo jest dostępna w materiałach programowych po to, żeby pokazać obywatelom, którzy w ogóle przeczytają takie materiały, jakie pomysły ma dana partia na pewne kwestie. I właśnie od mniej więcej roku 2004-2005, od tej akcji czterech projektów, ten pomysł jest taką nowinką, która zaczęła być coraz bardziej popularna. Pojawiają się od tej pory również prywatne projekty, pisane przez jedną osobę bądź przez środowisko, przez organizacje społeczne. No właśnie, internet umożliwiający popularyzację takich pomysłów również bardzo wspomógł tę ideę, można powiedzieć, konstytucjopisarstwa, pisarstwa. Tak to chyba trzeba nazwać. Projekty są bardzo interesujące. Niektóre oczywiście dosyć zabawne. Też można w internecie znaleźć kilka takich pomysłów, które bardzo często są bardzo odrealnione nawiązujące do historycznych kasztelanii, są, są jakieś pomysły na przywrócenie dawnej, dawnego ustroju monarchicznego, najróżniejsze pomysły, ale rzeczywiście zawierają one często interesujące rozwiązania, a przede wszystkim pokazują nowe zjawisko. Obywatele zaczęli interesować się konstytucją i przestali ją traktować jako Niedostępny, jakiś wyjątkowy akt, którego nie wolno dotykać. Skąd się wzięło takie podejście, że konstytucja jest aktem niedotykalnym? No, stąd, że na początku jej autorzy starali się za wszelką cenę zapewnić jej stabilność. Proszę Państwa, jeżeli popatrzymy na historię Polski po uzyskaniu niepodległości w roku 1918, to historia wygląda w ten sposób. W 18 mamy dekret naczelnika państwa, który reguluje ustrój państwa, w 19 małą konstytucję, w 21 pełną konstytucję. Konstytucję, w 26 poważną rewizję konstytucji, w 35 nową konstytucję, potem mamy wojnę. 47 mała konstytucja, 52 pełna konstytucja, ponad 20 nowelizacji tej konstytucji, 89 nowa konstytucja, 92 mała konstytucja, 97 pełna konstytucja. Mniej więcej raz na kilka lat mamy nową konstytucję. Nic dziwnego, że po roku 97 robiono wszystko, aby. Konstytucja przetrwała dłużej niż 10, potem 15, potem 20 lat, aby nie dochodziło do gwałtownych zmian, bo to już było. Patrząc na konstytucję amerykańską, czy norweską, chociażby, czy, czy, czy niderlandzką, te 200 lat, ponad 200 lat historii nieprzerywanej, to coś, na co możemy spojrzeć z zazdrością. W Polsce mamy tak naprawdę cały czas karuzelę z konstytucjami. Także oceniając polityków, też warto pamiętać o tym, że pomimo. Uzasadnionej krytyki, albo oprócz uzasadnionej krytyki musimy również zwrócić im słuszność, że przynajmniej część z nich chciała za wszelką cenę dać tej konstytucji zaistnieć, sprawdzić ją w działaniu, a dopiero potem ją zmieniać. Tym bardziej, że faktycznie z punktu widzenia prawnego nie jest ona najgorsza, tak bym powiedział, nie jest może idealna, bywały lepsze, ale na pewno nie jest ona, nie jest ona najgorsza. No, bywały gorsze. No i teraz wracając do projektu do projektu pisu. Pojawiają się już pierwsze elementy dotyczące właśnie albo więcej elementów dotyczących udziału obywateli. Przede wszystkim zarządzenie referendum zależy od sejmu lub prezydenta, ale już nie nie za zgodą Senatu, czyli prezydent uzyskał większą swobodę. Co ciekawe, wymagania frekwencyjne mają być zmniejszone, czy miały być zmniejszone do 30%, czyli te 50%, czy właściwie przynajmniej 50% to był kolejny pomysł na, albo też zniesienie tego wymogu było kolejnym pomysłem na zwiększenie wpływu obywateli na, na podejmowanie decyzji. Również zmodyfikowano sformułowanie sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa na rzecz spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa lub dla obywateli. To niby to samo ale jak wiemy z ostatniej dyskusji, niekoniecznie i nie dla, nie dla każdego. Dalej obywatelom nie przyznano prawa inicjatywy ustrojodawczej, natomiast co jest bardzo interesujące, to w projekcie PiSu pojawiają się zupełnie nowe instytucje demokracji bezpośredniej, których wcześniej nie było. Na przykład szczególne weto ustawodawcze. Szczególne weto ustawodawcze miało polegać na tym, że jeżeli prezydent miałby wątpliwości dotyczące ustawy, czy ją podpisać, czy nie, ustawy uchwalone już przez parlament, miałby do dyspozycji zwykłe weto albo weto szczególne. To weto szczególne miało właśnie polegać na zarządzeniu referendum z pytaniem, czy mam podpisać, czy nie mam. Podpisać. Co ciekawe, w przypadku braku rozstrzygającego, rozstrzygającej decyzji prezydent mógł sam, mógł na przykład podpisać, a w przypadku decyzji na nie, takiej, takiej decyzji podjąć nie mógł. W przypadku decyzji na tak, oczywiście jak najbardziej tak. Druga jeszcze bardziej ciekawa instytucja to referendum organizowane przez prezydenta w sprawie swojego własnego projektu, czyli jeszcze przed wniesieniem do parlamentu. W tym przypadku aprobata obywateli oznaczałoby bardzo ciekawe konsekwencje dla projektu prezydenta. Otóż po pierwsze Senat nie mógłby wnieść żadnych poprawek do takiej ustawy, po drugie jeżeli Sejm taką poprawkę by, by wprowadził albo też jeżeli by nie doszło do uchwalenia takiego projektu, który obywatele wstępnie poparli, prezydent zyskiwałby prawo do rozwiązania Sejmu, no i oczywiście skrócenia kadencji Sejmu powinienem powiedzieć, a razem z tym skrócenia kadencji Senatu. To bardzo interesujące, ponieważ wzmacnia poważnie wzmacnia władzę prezydenta i tak na dobrą sprawę o to chodzi. Zwróćmy uwagę na fakt, że to prezydent inicjuje takie referenda i to on pomaga sobie w pewien sposób w konflikcie z ewentualną większością parlamentarną. Więc tu wyraźnie widzimy próbę wykorzystania referendum w celach politycznych, chociaż jakby nie było, trzeba również powiedzieć, że wyraźnie widać zwiększenie roli obywateli, którzy mieliby możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. No i oczywiście Unia Europejska, w każdej sprawie stanowiska ważnego dla Polski, które dotyczyłoby polityki europejskiej, czy spraw dotyczących właśnie Unii Europejskiej, obywatele mogliby się wypowiadać. To też było to słynne echo, też echo słynnej sprawy dotyczącej kolejnych modyfikacji traktatów unijnych, kiedy nie pytano się o zdanie obywateli, PiS też zawstrzymał, Zawsze za tym bardzo optował. W tym projekcie widać wyraźnie to, te, tę opinię. Rok 2013, kolejny ciekawy projekt, to jest projekt Solidarnej Polski. Tutaj nie będę szczegółowo o tym mówił, poza tym, że mamy pierwszy przypadek zaproponowania obligatoryjnego zarządzania referendum zawsze wtedy, kiedy jest za nim przynajmniej 300 tysięcy obywateli, czyli niewiele. Potem mówiono o pół milionie, o milionie. Solidarna Polska wyszła od tylko 300 tysięcy i wreszcie. Obniżenie minimalnej frekwencji do 30% to już było. Rok 2015 w ramach ciekawostki tu wspominam o Januszu Korwin Mickiem, który zaproponował swój projekt, gdzie w ogóle nie ma ani referendum, ani żadnej demokracji bezpośredniej. Koniec. Kropka. Także takie projekty też się zdarzały i takie projekty wciąż się zdarzają, są też przeciwnicy w ogóle demokracji bezpośredniej i bezpośredniego udziału obywateli we władzy. No i wreszcie rok 2013 to jest najnowszy projekt Pisu, który już w zasadzie można powiedzieć, że dotyczy głównie, jeżeli nie tylko właśnie zwiększenia udziału obywateli. To jest cała szeroka gama tego typu instytucji. Po pierwsze, zrównanie pełnomocnika inicjatywy ustawodawczej, projektu obywatelskiego z innymi uczestnikami procedury ustawodawczej. Taki pełnomocnik może zgłaszać poprawki, taki pełnomocnik może wycofać projekt. Dzisiaj takiej możliwości nie ma. No To jest ogromna zmiana właśnie zwiększająca udział obywateli w podejmowaniu decyzji. Kolejna, proszę Państwa, zmiana to uniemożliwienie odrzucenia projektu obywatelskiego w pierwszym czytaniu. Częste zjawisko w Polsce. Projekt obywatelski z trudem poparty przez 100 tysięcy obywateli trafia do Sejmu i jest odrzucany w pierwszym czytaniu. Projekt PISO proponował, żeby konstytucyjnie tego zakazać, żeby było to niemożliwe, żeby ten projekt doszedł przynajmniej do drugiego czytania, może nawet do końca. Nie chcę powiedzieć, i wtedy było odrzucone, tak? bo to będzie złośliwe, ale, ale przynajmniej, żeby przeszedł przez to pierwsze czytanie. Kolejna propozycja to wyłączenie możliwości. Likwidacji czy może inaczej możliwości unicestwiania projektów obywatelskich w wyniku końca kadencji. Wiemy o tym, że niby jest to dzisiaj niemożliwe, to znaczy dzisiaj zasada dyskontynuacji nie obejmuje projektów obywatelskich, ale tylko w drugiej kadencji. Ale jeżeli przez kolejną kadencję ten projekt przejdzie i też nie będzie uchylony, to już w trzecim nie. Tam już on często upada, i tak często jest, że ten projekt jest przeniesiony przez całą kadencję, a następnie unicestwiany w wyniku dyskontynuacji. Bądź jeszcze inaczej, projekt zamienia się w ustawę po głosowaniu w Sejmie, a to już jest ustawa, a nie projekt. Dyskontynuacja dotyczy projektów, a nie ustaw. To też dosyć cyniczny sposób, ale skuteczny, który jest stosowany, aby eliminować projekty obywatelskie. Kolejna, kolejna możliwość to obligatoryjne referendum ogólnokrajowe z inicjatywy obywateli na wniosek miliona. Milion obywateli, milion podpisów. Referendum ogólnokrajowe musi się odbyć w takiej sytuacji. Kolejny pomysł PiSu z roku 2013 wyłączenie możliwości organizowania referendum w niektórych sprawach, czyli tutaj zmniejszenie tego udziału, no ale chodzi o sprawy zmiany konstytucji, budżetu państwa, obronności kraju. Dosyć podobnie zresztą jak dzisiaj. Prawo inicjatywy ustrojodawczej. To jest nowość. Mówiliśmy o tym w przypadku Janusza Kochanowskiego i jego projektu konstytucji, natomiast w tym przypadku mamy do czynienia już z wyraźnym stwierdzeniem, że milion podpisów pod projektem zmiany konstytucji oznacza wniesienie projektu zmiany konstytucji przez obywateli. No i po piąte, tam czy po kolejne, grono podmiotów uprawionych do wnioskowania o przeprowadzenie referendum zatwierdzającego jest poszerzone o obywateli, a jednocześnie może dotyczyć każdej sprawy. I to jest proszę Państwa tyle, jeżeli chodzi o PiS. Mówię o tym tak szeroko, ponieważ w projekcie pis wyraźnie odwoływano się do Instytutu Spraw Obywatelskich jako tutaj organizatora, jako jako no, współinicjatora i współpomysłodawca tych zmian. Było to wyraźnie podkreślane. W związku z tym myślę, że też można powiedzieć, że był to projekt, projekt państwa, współprojekt czy też państwa, o czym wyraźnie zresztą, zresztą powiedziano. Co ciekawe, to, to tyle jeżeli chodzi o polityków. Oczywiście nic z tych projektów nie wyszło. Projekt, o którym mówiłem, projekt pis został odrzucony w pierwszym czytaniu. Trafił pod obrady, był zamieniony na projekt. To nie była tylko deklaracja polityczna ale również wyraźny projekt, czy może nie wyraźny, ale formalny projekt ustawy o zmianie konstytucji, ale został w roku 2013 w październiku odrzucony. I tyle jeżeli chodzi o polityków. Natomiast jeżeli chodzi o, o naukowców, to ku mojemu zaskoczeniu to grono na razie przygotowało chyba najszersze, oczywiście grono rozumiane jako całość, przygotowało najszerszą propozycję różnych zmian w Konstytucji. Jest to o tyle interesujące, że właśnie to grono początkowo bardzo było przeciwne zmianom w Konstytucji. Ja znalazłem taki cytat profesora Marka Zubika, obecnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził wprost, cytując go, pierwsze propozycje zmian w Konstytucji z 1997 roku. Zazwyczaj spotykały się z chłodnym przyjęciem ze strony nauki prawa. Oceniano bowiem, że postulaty w tym zakresie wynikają głównie z gry politycznej, a nie są związane z należycie dokonaną ujemną oceną sposobu funkcjonowania przepisów konstytucyjnych. Na tle negatywnych doświadczeń wcześniejszych faktycznie taka opinia jest jak najbardziej uzasadniona i tutaj bardzo ważne zastrzeżenie. Zupełnie inaczej naukowcy mówią o projektach polityków a zupełnie inaczej o swoich własnych. Znaczy nie chodzi o to, że sami się chwalą, tylko zupełnie inaczej oceniają projekty, które od samego początku wychodzą z grona naukowego i są przemyślane i powiedzmy oparte o pewne badania, a zupełnie inaczej wyglądają komentarze nowych zgłaszanych rewelacji ze strony ze, ze świata politycznego. Także tutaj ta opinia jest zróżnicowana. Nadal dominuje krytyka większości politycznych propozycji i Jednocześnie pojawia się coraz więcej autorskich rozwiązań, które płyną ze strony, ze strony właśnie polityków. I tu, proszę Państwa, taka ciekawa rzecz, przygotowana przez, przez Instytut Spraw Publicznych, ankieta konstytucyjna, która była opracowana w roku 2011. Unikalny dokument, ponieważ udało się, szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem do końca jak, udało się przekonać, domyślam się, udało się przekonać wielu naukowców, aby się wypowiedzieli. Nie tylko wypowiedzieli, ale również pozwolili na wydrukowanie ich wypowiedzi dotyczących zmiany konstytucji. I tam się pojawiają niezwykle interesujące, niezwykle interesujące propozycje. Ja je opisałem szerzej w tej ekspertyzie. Warto do nich zajrzeć. Też nie chcę za bardzo przedłużać, pewnie już jestem daleko po czasie. Natomiast w tych propozycjach pojawiają się takie trzy dominujące stanowiska. Pierwsze stanowisko, które, którego reprezentantem jest profesor Bałaban ze Szczecina: Konstytucja jest świetna albo nie jest najgorsza, nie należy jej zmieniać. Nawet para takie zdanie, które zapisałem. Propozycje zmiany konstytucji pojawiają się w Polsce bardzo często są dowodem niskiej kultury prawnej, często też dowodem niekompetencji czy wręcz antydemokratycznego nastawienia inicjatorów. Widzę projekt konstytucji czwartej RP. Na każdą zmianę konstytucji odpowiadam co do zasady nie. To jest skrajne stanowisko, rzadkie wśród naukowców. Profesor Bałaban jest tutaj przedstawicielem takiego właśnie, czy też prezentuje takie stanowisko bardzo jednoznaczne, wspierające za wszelką cenę obowiązującą konstytucję i minimalizujące propozycje zmian. Naj, najszersza grupa naukowców w Polsce obecnie wspiera zmiany w konstytucji, ale bez uchwalenia nowej. Czyli owszem, zmiany są wskazane niektórych obszarów, ale nie zmieniajmy całej konstytucji na nową. I wreszcie grono. Również niezbyt szerokie, do którego można dojść profesora Bogusława Banaszaka, jeżeli wymieniamy tych najbardziej znanych, który mówi o tym, że już tyle jest różnych powodów, żeby zmienić konstytucję, że o wiele łatwiej, a nawet słuszniej będzie uchwalić nową, ponieważ to będzie projekt spójny, niż modyfikować poszczególne przepisy bez patrzenia się na pozostałe, bo to może doprowadzić po prostu do, jakby to powiedzieć,. Zepsucia pewnej spójności, która, mówiąc, upraszczając sprawę, która, którą cechuje się każda konstytucja pisana od początku. Czyli w tym przypadku profesor Banaszak uważa, że tych jest tak dużo, że już dojrzała sytuacja do zmiany konstytucji na nową czyli de facto uchylenia konstytucji, uchwalenia, uchwalenia nowej. Jeżeli chodzi o te zmiany, które zgłaszają naukowcy, ja szybciutko tylko o nich wspomnę, bo one są interesujące, ale też proponuję, czy polecam lekturę. Otóż najczęściej pojawiają się następujące. Jeżeli chodzi o zastaną czy obecnie obowiązującą, obo, obecnie obowiązującą konstytucję i jednocześnie kształt udziału obywateli, to zauważamy tak, po pierwsze propozycje zminimalizowania, a nawet zupełnego zniesienia wymogu frekwencyjnego przy referendum ogólnokrajowym, ponieważ tutaj trzeba się z tym zgodzić, rozwiązanie, które wymaga osiągnięcia odpowiedniej frekwencji premiu, premiuje biernych. Osoba, która nie idzie na referendum, wpływa na jego wynik. Nie powinno tak być, tylko aktywni powinni być premiowani, a nieaktywni powinni zauważyć, że jeżeli nie pójdą, to ich głos nie będzie miał znaczenia czyli decyzja będzie podjęta bez ich udziału. Obecnie nie pójście jest również formą udziału. Oczywiście można powiedzieć psującą szyki tym, którzy chcą coś zainicjować. Wśród kolejnych propozycji pojawia się również bardzo ważny wymóg uściślenia, a nawet zapisania w Konstytucji wymogu wiążącego władzę realizacji decyzji podjętych w referendum. Zwróćmy uwagę na fakt, że dzisiaj ich nie ma. Dzisiaj referendum może zakończyć się konkretną decyzją i nie ma żadnych wymogów dotyczących jej realizacji, no poza poczuciem przyzwoitości oraz stwierdzeniem w konstytucji, że wynik jest wiążący, ale co z tego wynika dla rządzących? Nic. Czyli mogą zupełnie nic nie robić, przedstawiając najróżniejsze wytłumaczenia i o tym też mówią przedstawiciele nauki prawa konstytucyjnego. Wśród kolejnych propozycji pojawiają się również propozycje wprowadzenia nowych instytucji. Przede wszystkim weta ludowego, a także możliwości uchylenia weta rudowego, czyli uchylenia ustawy już obowiązującej, albo też referendum zatwierdzającego daną nową ustawę na wniosek odpowiedniej liczby obywateli. To zresztą znamy również ze Szwajcarii, jest to bardzo popularna tam instytucja. Wśród innych ciekawostek również tu profesor Schmidt zaproponował takie wyjście, że jeżeli w wyniku referendum, e, przepraszam bardzo, jeżeli w wyniku inicjatywy ludowej dojdzie do wniesienia projektu ustawy, która będzie następnie przez kolejne kadencję przechodzić nieskutecznie, czyli ten projekt nie stanie się ustawą, nie zacznie obowiązywać, to po dwóch takich kadencjach należy zorganizować referendum, w wyniku którego dojdzie do uchwalenia tej ustawy przez obywateli. Czyli tak naprawdę zamiany projektu obywatelskiego w ustawę referendalną tej instytucji w Polsce nie ma, ale jest to zdaniem profesora Szmyta taka forma zdyscyplinowania również polityków, aby nie dochodziło do takiego biernego czekania przez kolejne kadencje, aż ten projekt. No, Zupełnie straci rację bytu ze względu na dyskontynuację. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną opinię, którą warto przytoczyć profesora Mariusza Jabłońskiego, który jest jednym z najwybitniejszych znawców demokracji bezpośredniej w Polsce, to co ciekawe, zwraca on uwagę na to, żeby właśnie przede wszystkim uściślić wymogi, czy też uściślić obowiązki państwa dotyczące realizacji żądań obywateli. Bo dzisiaj one nie są uściślone, zniesienia zupełnego wymogów frekwencji minimalnej i wreszcie nawet określenia wiążących terminów na realizację decyzji podjętych przez obywateli w referendum. To dosyć interesujące. No i jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Wszyscy chyba naukowcy mówią o tym, że powinno się wprowadzić możliwość badania pytań referendalnych przez Trybunał Konstytucyjny przed zarządzeniem referendum po to, aby ta decyzja nie była podejmowana przez polityków, żeby nie podlegała ona politycznej ocenie, no, jak to wygląda, wiemy dokładnie. Mieliśmy dwie, dwa takie przypadki ostatnio w Senacie, kiedy nie było wcześniejszej kontroli przez Trybunał, bo Trybunał nie ma takiej możliwości obecnie i dlatego również tę kwestię oceniali politycy, oczywiście adekwatnie do swoich różnych poglądów, a także przynależności, przynależności partyjnej. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o ruchy obywatelskie, to ostatnia Ostatni szybki rozdziałek. Tutaj ku mojemu zaskoczeniu stwierdziłem, a szukałem bardzo uważnie, że głosy, głosy organizacji społecznych, czy też głosy organizacji społecznych jest najsłabszy. Dlaczego? Powiem dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim, o czym warto powiedzieć na samym początku dalszego ciągu tego wystąpienia, większość propozycji, które zgłaszają organizacje społeczne, które satysfakcjonowałyby obywateli, nie wymagają zmian w konstytucji. Wymagają wyłącznie zmian w ustawie i dlatego prawdopodobnie, tak się domyślam oczywiście tutaj z korzyścią dla ruchów obywatelskich, nie były dotychczas zgłaszane projekty, projekty zmiany konstytucji, albo inaczej, były, ale dopiero ostatnio. Po drugie, myślę sobie, że również ruch obywatelski jako ruchy złożone z praktyków. A nie teoretyków, mają świadomość, jak trudno jest przekonać gremia decyzyjne do dokonywania zmian. W związku z tym, wydaje mi się tak przynajmniej, dominuje tutaj taka taktyka małych kroczków. I myślę, że jest to bardzo mądra taktyka, ponieważ ona zmierza do prostych. Ale wymiernych efektów i daje szansę na to, żeby ten opór przełamywać stopniowo. Myślę, że to jest dobra taktyka, chyba że nastąpi, nastąpi moment, taki jak wydaje mi się nastąpił teraz, pewnej przychylności, tak, tak nazwaliśmy to okienka, które się otwiera przed pomysłodawcami i zwolennikami zmiany w Konstytucji. Ale powiedzmy jeszcze raz: bardzo wiele wymagających, chyba tutaj zgodzimy się wszyscy, naszym zdaniem wymagających zmian można dokonać w drodze ustaw. No, a chyba, że sytuacja pozwoli również na, na więcej, tak jak, się dzieje, tak jak się dzieje dzisiaj. Jeżeli chodzi o te, dwa, te dwie największe inicjatywy, najbardziej rozpoznawalne inicjatywy obywatelskie, to Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia i oczywiście Instytut Spraw Obywatelskich. Jeżeli chodzi o demokrację bezpośrednią, to tutaj trafiłem na niezatwierdzony ostatecznie statut tego stowarzyszenia, w którym pojawia się bardzo szczegółowa propozycja wprowadzenia do konstytucji przepisów dotyczących zarówno obligatoryjnych referendów, jak i wprowadzenia pewnych elementów wzmocnienia inicjatywy ustawodawczej, również odsyłam Państwa do, do mojego opracowania. Jeżeli chodzi o INSPRO, to tutaj od sierpnia roku 2013 mamy do czynienia z takim gwałtownym wzrostem. Zainteresowania inicjatywami INSPRO w tym zakresie, które, jak mówiłem już wcześniej, zaowocowały projektem zmiany konstytucji, projektem ustawy o zmianie konstytucji, który był wniesiony do Sejmu, niestety tam poległ, ale to jest chyba pierwszy w historii przypadek skutecznej akcji, która nie zakończyła się na mówieniu, ale doprowadziła do uruchomienia postępowania ustawodawczego w tym w tym zakresie. I teraz, jeżeli chodzi o INSPRO, to pewnie o zgromadzenie tutaj członkowie organizacji wiedzą doskonale o inicjatywie związanej z referendum nie dla, dla obywateli, nie dla partii, z wielkim ruchem i ze spotkaniem blisko stu osób, które były. Reprezentowały różne ruchy społeczne, które zgodziły się, że należy promować zmiany zmierzające do zwiększenia głosu obywateli. Ten projekt uległ zawieszeniu, z tego co wiem, natomiast z całą pewnością wypracowano konkretne propozycje, częściowo wymagające jeszcze doprecyzowania, ale wydaje mi się, że projekt jest w pewnym zarysie. Gotowy, który opiera się właśnie na takich podstawowych, tutaj wypisałem sobie, pięciu elementach: zniesienie wymogu dotyczącego przedmiotu referendum ogólnokrajowego, określonego jako sprawa wyłącznie o szczególnym znaczeniu dla państwa, ustanowienie zasady, że zebranie odpowiedniej liczby głosów oznacza obligatoryjne referendum zarządzone z wniosku obywateli, zniesienie wymogu przekroczenia progu 50% frekwencji dla uzyskania wiążącego wyniku referendum, wprowadzenie obligatoryjnego referendum zatwierdzającego ustawę uchwaloną przez Sejm zamiast lub obok weta prezydenckiego, czyli teraz takie rozwiązanie można powiedzieć szwajcarskie i związanie określonego wyniku referendum w określonych sprawach z możliwością skrócenia kadencji Sejmu w przypadku gdyby Sejm nie chciał zrealizować woli obywateli. Oczywiście tutaj jest tylko jeszcze kwestia w jaki sposób następowałoby to, to skrócenie kadencji Sejmu i, oczywiście, również Senatu. I na koniec, bo podsumowanie to już nie będę go streszczał, podsumowanie myślę, że dokonamy, dokonamy sobie sami, ale na koniec takie jest sformułowanie Trybunału Konstytucyjnego, które zastanowiło mnie. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, w roku 2003, czyli już bardzo dawno temu, ponad 10 lat temu, że obywatele Rzeczypospolitej mają prawo do udziału w referendum, ale nie posiadają prawa do referendum. Czyli do wiążącego zainicjowania głosowania ludowego. Można to rozszerzyć i powiedzieć, że obywatele w Polsce mają prawo do udziału we władzy, albo inaczej mają prawo do pewnego udziału w pewnych przygotowanych przez władze przedsięwzięciach, ale nie mają prawa do władzy. Czyli ta forma ich udziału w rządzeniu państwem, państwem, gdzie rzekomo są suwerenem, jest w pewien sposób. No, nie chcę powiedzieć fasadowa, ale bardzo, bardzo, bardzo bardzo umowna. Nazwano to w literaturze demokracją kontrolowaną, to znaczy, że tak naprawdę ostateczną decyzję w sprawie zawsze podejmują politycy, aktualna większość zgromadzenia w parlamencie, czy też prezydent, czy, czy Sejm, czy Senat, ale mało jest w Polsce, właściwie w ogóle nie ma takich na poziomie ogólnokrajowym takich instytucji, które tak naprawdę wiążą się z konkretnym obowiązkiem po stronie władz z Zmierzającym aż do podjęcia wiążącej decyzji. Nawet w przypadku referendum nie ma obowiązku, wyraźnego obowiązku realizacji woli obywateli. Także jest co robić. I ostatnia uwaga, o której mówiliśmy na początku, żeby taką klamrą zamknąć te nasze rozważania w tej części, czy jest moment sprzyjający zmianom w konstytucji? No moim skromnym zdaniem jest, bo to, co się dzieje ostatnio na naszych oczach i zainteresowanie społeczne demokracją bezpośrednią. To jest moment, w którym myślę, że warto, wykorzystując właśnie fakt pewnego oburzenia na to, w jaki sposób te niektóre sprawy zostały załatwione czy też zagaszone. Myślę, że to jest pierwszy chyba od 1997 roku tak dobry moment, tak sprzyjający dyskusji i to szerokiej dyskusji na ten temat. Ale patrząc na poprzednie doświadczenia, również islandzkie, myślę, że tutaj na pewno ważny jest rozsądek i dobre przygotowanie tego projektu, bo ten taki optymizm i entuzjazm Islandczyków, który jest z jednej strony bardzo taki imponujący, też uważa się tutaj, pozwolę sobie na takie stwierdzenie, uważa się za, za, jeden, za jedną z przyczyn ostatecznej klęski. Myślę, że to, że mamy wypracowane rozwiązania również przez świat naukowy w Polsce, daje nam ogromną przewagę nad Islandczykami, ponieważ możemy sięgnąć do opublikowanych materiałów, których znawcy tematu wyraźnie Zadają się po pierwsze za tym, że konstytucja zasługuje na zmianę, są konkretne powody, żeby ją zmienić, i wreszcie przygotowują nawet konkretne propozycje. Więc możemy dzisiaj pokazać, proszę bardzo, mamy na ręku gotowe propozycje. Także rozmawiać warto, a jeżeli chodzi o aktywność w ciągu ostatnich 18 lat, to tak to właśnie wyglądało, jak Państwo starałem się szybko, przepraszam, jeżeli zbyt szybko przedstawić. Reszta w moim opracowaniu, a jeżeli chodzi o szczegóły, to ja oczywiście służę cały czas. Swoją osobą, jeżeli byłyby jakieś pytania. Dziękuję bardzo za wypowiedź.